Elo, elo! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym emocjonującym odcinku z gry The Pedestrian, czyli grze logicznej, gdzie rozwiązujemy trudne zagadki naszym wesołym koleżkom. Tutaj zagadkę chyba trzeba rozwiązać w ten sposób, że nam skrzynkę po prostu damy na to. Owszem, i to rozwiązuje wszelki nasz problem. Teraz wystarczy to tutaj... Oj, momencik, złap to. Wystarczy to przeciągnąć. I voilà! Zagadka zostaje pięknie rozwiązane. Lecimy dalej, wchodzimy do środka. O, jesteśmy w środku metrowego pociągu, co nie? Mamy tutaj mnóstwo przełączników, nie wiadomo cokolwiek to robi. Widzimy, że tutaj sobie jakieś kody sobie się wpisuje. Tak, ewidentnie wpisuje się kody. A to jest pewnie jakiś kod akceptujący. Czyli krótko mówiąc, musimy to rozwiązać. Wiecie, jaki jest ten najgorszy problem? Że tak poza tym to tutaj nic nie ma. Ale chyba nie, moment, jest, bo widzimy jaki jest kod. Jest to kod 199 według tego systemu, co to jest po prawej narysowane. Sprawdźmy, czy faktycznie. Uwaga, czy uda nam się ruszyć pociąg? Ej, nie gadaj. Ruszyliśmy właśnie ciuchcią. Ale numer. Normalnie jedziemy. Widzicie, gościu chodzący po kartkach papieru, tablicach uruchomił pociąg, na której mamy model 3D ruszającego pociągu. To jest nowoczesny pociąg. Uwaga, pociąg hamuje, jesteśmy w całkowicie innym miejscu. Wow, zobaczcie, gdzie się dostaliśmy. Nareszcie wyszliśmy z tej mrocznej strefy. Od razu muzyka się weselsza uruchomiła, ponieważ jesteśmy w mieście, jakiś w Brooklynie czy gdzieś. Jaka nutka wleciała. Oh yeah, przygoda. Ku przygodzie, jak to się mówi. O, już trochę gorzej. Nie, tylko nie to. Naprawdę idziesz do kanału. No i tyle było, jeśli chodzi o fajną przygodę w fajnym miejscu. Znowu wracamy do rodzimego miejsca, czyli kanałów. I tutaj... Nie wiem, szczerze mówiąc, o co chodzi. O co może tu chodzić? Wow, widzieliście to? Takie przeniknięcie było, co nie? Czyli coś całkowicie nowego. Ale znowu trafiliśmy do ścieków, co nie? Z deszczu podrynny, jak to się mówi. Czyli zagadki teraz nabierają nowego znaczenia. Możemy zrobić na przykład coś takiego. Absolutnie popierniczone. Tak, możemy coś takiego zrobić. Króciutko, to jest takie, no, jakbym powiedział, momentami troszeczkę mylące, co nie? Można się naprawdę zagubić w tym świecie. Brama jest otwierana, my też przechodzimy przez bramę. Patrz, jak to jest doskonale zaprojektowane. I kolejna kraina. Kolejna kraina? Kolejne miejsce, gdzie trzeba się pobawić w myślenie. Okej, jesteśmy mistrzami przecież myślenia, co może pójść nie tak? Najlepsze to, że tak nie możemy, może maksymalnie w ten sposób zrobić. Ale to nie jest problem, chyba. I teraz tak, to byśmy zrobili tu, byśmy to przełączyli i to by było tutaj. Wszystko wydaje się perfekcyjnie zaprojektowane. Przełączamy dźwignię, to jest aktywne, myk, o cholera, nie wyszło, myk, śru. Patrz, widzieliście? Na granicy życia i teraz na sam dół, śru. Pięknie żeśmy rozwiązali. Zobaczcie w ogóle na te wszystkie takie ozdoby wokół, co nie, tego całego metra. Niby przechodziłem po takich zwykłych mapach, ale jednak cała ta otoczka graficzna po prostu dodaje takiego niesamowitego klimaciku. Tutaj widzimy coś niezwykłego. Problem jest taki, że trzeba się dostać do klucza, który jest zamknięty za drzwiami, do których jest potrzebny klucz. Dobra. Czy aby na pewno? Zastanawiam się jedną. Chodźmy jeszcze na chwilę do tej podziemi. W tym całym świecie zastanawia, naprawdę mnie to zastanawia. Czemu tak to zrobili? A, bo jest zejście niżej, widzicie? Czyli kiedyś tamtąd się wydostaniemy. Prawdopodobnie z jakieś kółko zatoczymy i będziemy tutaj z powrotem. Okej. Gra nabiera coraz większego znaczenia. Możemy zejść tutaj. Tutaj mamy dwie rzeczy podłączone, ale czegoś znowu brakuje. I znowu mamy takie coś jak iść w różne miejsca, żeby rozwiązać różne zagadki. Uła, no dobra, to idziemy najpierw po skrzynkę. Teraz przynajmniej jest trochę weselej. I kolejna zagadeczka, która być może pozwoli nam rozwiązać
zdobyć kolejną fajną rzecz. Kluczyk jest mój. Możemy przejść dalej. Albo się wrócić. Nie, nie możemy się wrócić, możemy iść dalej. Idziemy w takim razie dalej. Do restauracji. Zaczyna być coraz bardziej wesoło. Co to powoduje? A, widzicie. Dobra, i trzecie najwyższe obroty. Proszę państwa. To jest w ogóle chyba tablica kredowa. Dobra, i tutaj już troszeczkę będziemy musieli pomyśleć, bo widzimy, że to już jest zamieszane, tak porządnie namieszane. Dobra, oczywiście zrobimy to standardowo, tak jak zazwyczaj robimy, czyli na YOLO. Chcę to robić na YOLO. Oczywiście, że chcę to robić na YOLO. Nie, nie chcę tego robić na YOLO, to jest w ogóle niezbędne. Dobra, spróbujmy tak. Cokolwiek to zrobimy. Tak, nie wiem co. Bo teraz te mapy z chwili na chwilę stają się coraz bardziej skomplikowane. I coraz bardziej będę musiał używać mojego zawiłego umysłu. Tu jest potrzebny klucz, żeby się tutaj dostać w ogóle, a klucz jest tutaj. Ajajaj. Okej. Czyli to byłoby tu, ale w sumie możemy to zrobić tutaj. I co dalej? I dalej na przykład... Czekaj, przesuńmy to wszystko, bo się ciasno trochę zrobiło. No, możemy to zrobić tak nawet. Halo? Nie, ja wiem, co to trzeba zrobić. Nie, ja wiem. To musi iść do klucza. Bo to jest taka możliwość w świecie powrotu. Teraz kumam. To musi iść w tą... Nie, moment. Gdzie jest klucz? Nie, dobra. To może tak wyglądać, co nie? Że trzeba zdobyć klucz i pójść tutaj. Co nie? To może tak wyglądać. Tylko tutaj trzeba windę uruchomić. I uruchomimy tą windę w ten sposób. O, i ja to wszystko poprzesuwam, bo znowu jest mało miejsca troszeczkę. I w ten sposób. I teraz potem się wracamy, tylko po to, żeby pójść tutaj. Dobra, to ma jakiś taki minimalny sens logiczny. Przekonajmy się, czy faktycznie to, co pomyślałem, jest genialne. Windę uruchomiłem tak, jak chciałem. Klucz możemy zdobyć teraz i jest problem. Chyba tego nie przemyślałem do końca. Ale cofnijmy to. Plan jest dobry, ale problem jest, pojawia się inny w pewnym momencie. Co zrobić pewną nieścisłością? Winda leci na samą górę, nie na sam dół. Spróbujmy. Ojajaj, no właśnie. Ta, powoduje to pewne nieścisłości i pewien problematyzm. Czyli jak to inaczej rozegrać w takim przypadku? Na pewno nie w ten sposób. Zastanówmy się, czy możemy to inaczej rozegrać. Tak, możemy to inaczej rozegrać. Oczywiście, że tak. Możemy zrobić coś takiego. A potem stąd pójść tutaj. Wtedy będziemy mieli dostęp do windy. Doskonale. I ta winda będzie prowadzić do tego pokoju. Czy to się połączyło? Oczywiście, że się połączyło. No, będzie prowadzić do tego pokoju, przełączymy tą dźwignię, dzięki temu będziemy mogli tutaj się wydostać dalej. Okej. Brzmi sensownie teraz, spróbujmy, przetestujmy, czy to się uda. Windę uruchamiamy, biegniemy dalej. Ale przechodzimy aż tutaj. Schodzimy niżej, przebiegamy przez kolejne pomieszczenie. Dobra, skorzystamy windy, żeby wjechać na sam dół. Bierzemy kluczyk, wjeżdżamy na piętro środkowe, jedziemy przez drzwi, przełączamy dźwignię, cofamy się, teraz musimy się cofnąć na sam początek, ale mapa została tak skonstruowana, że da się cofnąć. Patrzcie na to. Mój ludek pokonuje te wszystkie przeszkody, nie zważając na... jak to się nazywa? Na okoliczności? Nie zważając na konsekwencje. Udało nam się, mamy skrzyneczkę. Do czegokolwiek była ta skrzyneczka, po prostu warto by ją zebrać. Pierwsze... O kurde. Kawał drogi, muszę przyznać. Nie szkodzi, zabieram ją dalej. Czyżbyśmy się wrócili? Tak, jesteśmy z powrotem. Do czegokolwiek będzie ta skrzyneczka potrzebna, po prostu ją tu zostawię. Byłem tu w ogóle? A nie, to ja wiem, do co to jest. Dobra. Kolejna rzecz, która jest niezbędna, to jest oczywiście to. Ale wiecie co, naprawdę się zastanawiam, po co jest ta skrzyneczka. Że tak powiem, ciekawi mnie to niemiłosiernie. Czyżby ta skrzyneczka była potrzebna tutaj na dole? Chyba nie.
Żeby się wrócić, oczywiście, że tak. No dobra. Czyli będzie trzeba się wrócić. No i tutaj mamy jeszcze więcej rzeczy. Kluczyk. Zaczynając od kluczyka, kończąc na milionach innych rzeczy. Dobra, zaczniemy od kluczyka w takim razie. To wszystko trzeba pozdobywać. Niech będzie kluczyk pierwszy. Po znakach, tym razem zaczynamy od znaków drogowych. O kurde, jakiś nowy. Taki, że tak powiem, interaktywny. Nie interaktywny, tylko już taki wyświetlany. Nawet w nocy byłoby mi widać. I znowu tablica kredowa. O cholercia. Bierzemy kluczyk. Aha, okej. Okay. I co? Ja chyba wiem co. Wiem co? O kurde, powiem wam, że taki Mission Impossible troszeczkę. O, ale to była dobra misja. Taka, powiem wam, na poziomie prawdziwego gangstera. I przenieśliśmy się do Pabixu, nareszcie jakieś dobre miejsce. I tu się dopiero pojawiło, ja pierdzicze, to w ogóle pineskami jest przyczepione, więc nie mam tu żadnego wpływu na ten. Maksymalnie 3 w górę. No powiem wam, że tak trochę, wow. Narobili to, ale to jest proste akurat. Winą lecimy na górę i teraz tak, maksymalnie tu możemy, tu już nie możemy. Tu bez sensu, musimy tutaj zrobić, okej. Okay. Winą jedziemy na samą górę, tutaj, skrzynką tu. Skrzynką lecimy tu i wychodzimy tędy. Kurde, dobra, myślałem, że będzie dużo gorzej, a generalnie jest więcej biegania niż faktycznie takich trudności. Kluczek bierzemy. Otwieramy drzwi. Potem jedziemy windą na górę, na najwyższe piętro. Po drodze naciskamy przycisk, biegniemy dalej. Kolejna winda przyjeżdża, my do niej wsiadamy. Tak jakbyśmy nie mieli nic innego w celu robić. Biegniemy dalej, mijamy kolejną kartkę papieru, bierzemy skrzynkę. Przepychamy ją, po co jest nam skrzynka? Zaraz się dowiecie. Nie mogę wam spoilerować, ale ta skrzynka jest tylko i wyłącznie po to, żeby móc wydostać się z tego miejsca po tym jak zabierzemy kluczyk. Dokładnie, wydostajemy się z tego miejsca i opuszczamy ten teren zadowoleni, ponieważ udało nam się. Zdobyliśmy kluczyk, jesteśmy szczęśliwi, będziemy mogli przejść dalej. Ajajaj, piękna misja wykonana. Mamy kluczyk, dobra, schodzimy niżej, żeby ten kluczyk wykorzystać od razu, żeby nam tutaj nie przeszkadzał za bardzo. O kurde, okazuje się, że ta skrzynka chyba jest jednak potrzebna jeszcze do czegoś innego. Dobra, otwórzmy to już, żeby nam to nie przeszkadzało. I lecimy po kolejną rzecz, czyli po kabel. Tak, kolejną rzeczą, którą chcemy zdobyć, jest to bardzo drogocenny kabel. I oczywiście zdobędziemy to. Uła, dobra. Ewidentnie ta skrzynka będzie nam potrzebna tutaj. Przepychamy ją w to miejsce. Super. Teraz jakby część problemu została rozwiązana. Przepychamy dwie skrzynki. Poczekajcie. I do samego końca. Proszę Państwa, udało nam się rozwiązać. Przełączamy coś tam. I w drugą stronę. Musimy niestety zawrócić jeszcze. A nie chcemy, żeby nas laser dopadł. To by pomyślał, że takie przygody będą nas czekać w tym świecie. No dobra, nie wydaje się to zbyt trudne. Musimy po prostu tutaj trochę na oryginalność polecieć. Dobra, jest to do zrobienia, blado uszu. Czyli w sumie nie musisz nawet wyłączyć tego lasera na górze, tym chodzi na to. Albo możesz w sumie. W sumie to możesz. Tak, w sumie się zastanawiam. Nie, to było bardzo dobrze przemyślane. Lecimy dalej. O, do biblioteki, a jeszcze do końca nie do biblioteki, tylko na bibliotece. I tu już mamy pierwszą zagadkę, znaczy pierwszą. W końcu coś możemy połączyć. Dobra, załóżmy, że tutaj, ale to nie ma sensu, co teraz zrobiłem. Jakby, ale jest takie coś. Uła, to trochę nawiązuje nam akcję. Wiecie co? No nie wiem, no spróbujmy.
Proszę Państwa, to jest w ogóle perfekcyjnie. I teraz możemy wręcz tutaj się pojawić. Co nie, to przesunąć. Dobra. I to połączyć z tym. A, to tylko takie tymczasowe, okej. Wow. A jak profesjonalnie sobie poradziliśmy z tym problemem. O, byśmy zapomnieli. Byłby przypałowo. O kurde, jakiś taki, bym powiedział, ciężki parkour do zgryzienia. No, może nie dla Bladeusza taki ciężki. Byśmy wyszli stąd bez zabrania naszego kabra, o którego walczyliśmy tutaj, wiecie, krwią naszych wrogów. Dobra, takie eleganckie przejście przez wyświetlany ekran. Ludzie pewnie, którzy tam jeżdżą, dziwią się, co tu się najlepszego wyrabia. Czemu tam jakiś ludek chodzi po jakiejś sygnalizacji świetlnej? Tak, pewnie kminią sobie. Kto by przypuszczał? Życie wydarzyło się na podstawie faktów. Ot co? I ostatni element, czyli jakiś świderek. Idziemy zobaczyć, co jest z tym świderkiem związanego. Już widzimy kolejną zagadeczkę i jak to teraz rozwiążemy? Na pewno nie tutaj, bo potrzebujemy klucza, którego nie mamy, ale możemy za to pójść tutaj i dalej już sobie pokminić. Co nie? I teraz możemy zrobić coś niebywałego. Otóż taki proces, wziąć kluczyk i nadal jesteśmy mega szczęśliwi, ale teraz możemy znowu zrobić coś takiego. Dobra, i teraz gdzie możemy pojechać? Zastanówmy się. A, tu lampa w ogóle blokuje, żeby było śmiesznie, czyli nie mogę to zrobić w ten sposób. Możemy pojechać na przykład tutaj. Co myślicie? Dobry pomysł. Pojedziemy tutaj. Tym pojedziemy tu. Tak, dobra, niech będzie. A tym pojedziemy znowu tutaj. I wszystko pasuje do siebie jak ulał. Czy tak to chciałem rozwiązać? Chyba tak. Doskonale. A teraz zrobimy coś takiego. I to połączymy z tymi drzwiami. Proszę Państwa, rozwiązaliśmy kolejną zagadkę. No te zagadki są trochę trudne. Mamy świderek. Do czegokolwiek on służy, mamy go, zdobyliśmy świderek. Dobra, no naprawdę nie wiem, do czego służy ten świderek, więc po prostu w świecie pójdziemy. Chyba wiem, chociaż pozostawienie. Czyżby świderek służył tutaj? No oczywiście, że tak, świderek, kolejny element naszego iPada, tylko Game Boya. No nieważne, hakerskiego urządzenia do hakowania. Gratulacje, udało nam się ukończyć kolejny ciężki element. Pewnie tam jeszcze nie raz wrócimy. Dobra, jesteśmy gdzieś w dalszej strefie. Czy my tu byliśmy? Nie, nie byliśmy tutaj na pewno. Ale zaczynają się takie rozwidlenia w sumie, że można iść wiele dróg. Być może będziemy wracać do niektórych lokacji. I znowu jesteśmy w pociągu, tak, chyba znowu ruszamy w dalszą podróż. Do jeszcze innej lokacji, opuszczamy ten teren. Z jednej strony się cieszę, z drugiej strony jest mi smutno, jak szybko dorastamy. A, przepraszam, pomyliłem się, tu jest 7. Pełna moc, czas ruszyć w drogę. I lecimy z tym koksem. Ach, tak szybko dorastamy. Kolejna niesamowita przygoda czeka na nas otworem. Co wydarzy się teraz? Jakie miejsca zwiedzimy? Co zobaczymy? Już niedługo się przekonamy. I zatrzymał się nasz pociąg. Dobra, wychodzimy stąd. Pyk, pyk, pyk. Kolejne piękne miejsce. Włączyła się już piękna muzyka na start. Poczekaj, cofnijmy się na chwilę. Tam nic nie było innego. Dużo jest takich rozwidleń, do których nie mamy niestety póki co wpływu. Widocznie będziemy musieli tu wracać. Przemieszczać się, co nie? Taki trochę otwarty świat chyba nas czeka. Ostatecznie. O cholera, ale się porozpędziłem. Ja cię kręcę. Ua, dobra, damy radę. Ajajaj, nie damy rady jednak. Muszę wyczuć dobry moment. Uff, to nam się udało.
No, powiem wam, że to zagadeczka wymagająca dosyć. Dla cierpliwych na pewno, nie dla tych, co raszują. I mamy kolejną rzecz, która nas czeka, czyli kolejny Game Boy, kolejny element będziemy szukać. Znowu jest rozwidlenie, znowu jest milion rzeczy, które musimy zorganizować. Zacznijmy w takim razie od żarówki. Jest to jakaś żarówka, coraz dalej. Widocznie finałem całej rozgrywki będzie znalezienie wszystkich części potrzebnych do Game Boya. Bardzo możliwe, że tak to się skończy. Dobra, kolejna zagadka. Co musimy zrobić? Zacznijmy od tego, gdzie jest wyjście. Tu jest wyjście. Okej, ale musimy zdobyć żarówkę, tytułową żarówkę. Może nie być to łatwe, ale może i będzie łatwiejsze. Dobra, spróbujmy może tutaj. I weźmiemy tę skrzynkę, zrzucimy ją tu na dół. Co ona zrobi? Absolutnie nic w tej chwili nie zrobi. Ale będzie. Okej. Będzie na dole. I potem tak, i potem, i co potem? I potem drabiną możemy zejść. No w tym przypadku wydaje mi się, że nie ma co kombinować. Zejdziemy tutaj. Tylko po to, żebyśmy mogli wejść tutaj, żebyśmy mogli przejść tędy. To coś zabrać. Przesunąć tą skrzynkę, bo to jest chyba wyłączone póki co. Tym się włącza. A potem będziemy mogli pójść tutaj i pójść tutaj i to przełączyć, żeby skrzynka wyleciała i żeby to zabrać. Proszę państwa, rozwiązaliśmy zagadkę i to zrobiliśmy tak chaotycznie, że nawet nie wiem kiedy. Ja to chyba jednak jestem mądry w te gry. Właśnie, to zrzucamy w ten sposób. Potem przechodzimy na dół. Przechodzimy do pierwszej drabiny. Idziemy to sobie pożyczyć. To nie działa, jest wyłączone. Zostawiamy to tutaj, cofamy się. O cholera. Jednak poczekajcie, jednak jeszcze jednej rzeczy bym zapomniał. Bo w całym tym szaleństwie jest potrzebna w końcu żarówka, którą po którą tu przyszliśmy. I teraz, kiedy już mamy żarówkę, zostawiamy to tutaj i idziemy do następnej drabiny. Wskakujemy na następną drabinkę. Zanim jednak musimy odebrać naszą skrzynkę. I tak też robimy, odbieramy naszą skrzyneczkę, dzięki której uda nam się wydostać z tego strasznego miejsca. O proszę. Dla chcącego, jak to się mówi, nic trudnego. Mamy żarówkę. Do czego ona służy? Ja wiem chyba do czego ona służy. Służy nam do naszego Game Boya, jako pewnie kolejny element mrocznej układanki. Tak, nasz Game Boy jest coraz bardziej rozwinięty. Wow. Kolejna rzecz, którą chcą, żebyśmy zdobyli, to jest skrzynka. Nie wiadomo do czego jeszcze będzie służyć, ale zdobyć trzeba, to trzeba. Ła, czyśmy się zaraz weszli na posąg. Kto powiesił temu panowi takie rzeczy na rękach? Chyba jacyś wandale, ale dzięki temu możemy sobie po nich spokojnie przemieszczać się. Kolejna zagadka, tym razem z teleporterami. I musimy się dostać ewidentnie po skrzynkę, więc chyba pierwsze co zrobimy w pierwszej kolejności, to tak zrobimy. Tutaj jakieś, a cegły nas blokują. Widzimy tutaj takie pewne blokady. Mhm. Czy mam pewną taką ograniczenie, jakby nie patrzeć? Dobra, nie szkodzi. O cholera, trochę się zagalopowałem. Mhm, dobra. Czyli możemy bardziej między tutaj sobą przemieszczać się. Dobra, spróbujmy w ten sposób. Teraz tutaj. I teraz co mogę zrobić tu? Ona ma tutaj bardzo ograniczoną ruchliwość. Widzimy zresztą. Jeśli teleportujemy się tu, zginiemy. Możemy zrobić tak, co najwyżej. Ale wtedy też możemy zginąć, ponieważ tam jest laser. Chyba że zrobimy coś, czego nikt się totalnie nie spodziewał. Nie wiem, czy to się uda, bo to trochę tak do siebie mi nie pasuje. Powiem wam, że szczerze mówiąc, to bladiego pojęcia nie mam, co się właśnie w tej chwili wydarzyło. Ale chyba udało nam się. Udało nam się w miarę możliwości oszukać przeznaczenie. Nie mam bladiego pojęcia, co się naprawdę teraz wydarzyło. I tutaj też jest pewien problem. Jak to wysoko skacze? Ajajaj, naprawdę zginąłem i naprawdę muszę zaczynać od nowa naszą przygodę. Chyba niestety tak. No dobra. Powtórzmy ten proceder. To był dosyć chaotyczny proceder był.
Jak to się wtedy udało? Ja naprawdę bladiego pojęcia nie mam, jak ja to wtedy zrobiłem, ale ewidentnie teraz jest o niebo trudniej. Wiecie, jak to trzeba byłoby zrobić? O, w tym momencie mnie przenieść tak naprawdę. A, nie udało się. Bo to jest taki moment, że wiecie. Chyba wiem, o co chodzi, ostatecznie. Ta zagadka jest już trudna, to już jest trudny jakby wyższy ten, ale to chodzi o to, że w momencie, kiedy byłbym tu, co nie? Dobra, udało mi się chyba. Zrobiłem to. No i problem jest taki kolejny. Jak sobie poradzić z tym? Chyba wiem jak, bo to masz dosyć dużą swobodę. Już ruchaszanie się, dużą. Tak, masz dosyć dużą swobodę, więc po prostu. Ale to w tą stronę nie działa. No, w tą stronę to nie działa, dobra. Czyli to trzeba zrobić coś bardzo niebezpiecznego. Ja pierdzielę, jakie to jest hardkorowe. Dobra, spróbujmy. Kurde, no nie wierzę, że to się tak zdarzyło. Ach, tak blisko, a tak daleko, co nie? Nie, no, totalnie powiem wam, że do końca tego nie kumam. To jest wypadasz przez to. Okej, okay, mogę zrobić coś takiego, że wypadnę przez to. Jakby to zrobić tak, i że to wypadnie przez to, że to wypadnie przez to, że to wypadnie przez to, i co? I co? Zadziała to? No nie. Bo to jeszcze. A, okej. Okay. Okej, chyba kumam. I to wypadnie przez to. Chyba tak to powinno działać. Spróbujmy. Dobra, chyba zaczynam w końcu łapać ten system tego teleportowania się. Trochę jest chyba krzywo ustawiony, sam nie wiem. Tak, chyba zacząłem to w końcu kumać. I tu jest ciężka sprawa. Czyli to trzeba zrobić tak, że jak ja tu wpadnę, to wypadnę tu. I chyba tak to zadziała. Spróbujmy to. O, proszę. Włączyłem laser. Dobra, teraz zacząłem kumać, jak to robić, żeby to wszystko działało. Okej, okay, było to trudna zagadka dla mnie. Tego jeszcze do końca nie kumałem tych pokoi. Teraz już zakumałem bardziej. To była naprawdę dosyć dla mnie przynajmniej wymagająca sprawa. Ale dzięki temu możemy przejść teraz dalej. I możemy poszukać kolejnych dwóch elementów. Czyli na przykład między innymi od kabla od internetu. Tak więc szybko zagłębmy się w kabel od internetu. To będzie ostatnia zagadka, która w tym odcinku... Co ja zrobiłem? Tak, kabel od internetu. A widzicie, to trzeba w odpowiednim momencie uruchomić po prostu. A czy inaczej, może zatrzymać? Proszę zobaczyć, jak profesjonalnie żeśmy sobie poradzili, ale to nie koniec. Bo zagadki dopiero się zaczynają tutaj, na tym etapie. Dopiero zaczyna się hardcore. I znowu mamy te przenikanie całe. Oczywiście z tego na pewno skorzystamy, bo nie widzę jak innej opcji, żeby z tego nie skorzystać. Tylko gdzie się teleportować? Może tutaj i od razu do wyjścia. No jest to jakieś takie mini rozwiązanie. Mi wydaje mi się, że nawet tak to zrobimy po prostu w świecie. Dobra, mamy to, laser wyłączamy. I teraz gdzie połączyć to? Wydaje mi się, że dobrym pomysłem będzie połączyć to tu. Dzięki temu będziemy mogli tym wrócić do naszego teleportującego miejsca. Ale możemy też zrobić to oczywiście do drzwi i mamy wyjście. Czyżbyśmy... No bo tak, to działa. A to w ogóle nie było potrzebne? Tak się teraz zastanawiam, ale tak jakbyśmy trochę oszukali system. Zaraz zobaczmy.
Mogę klucz tu zabrać. Mogę zabrać klucz. I teraz gdybyśmy to połączyli od razu z tym, to możemy wyjść, możemy się wrócić i możemy zabrać to. W tym całym szaleństwie zastanawiam się, czy żeśmy trochę nie oszukali systemu? Po co były te pozostałe, skoro nie musieliśmy z nich korzystać, co nie? Ale zobaczcie, większość z nich to w ogóle była niepotrzebna totalnie. Sam już nie wiem. No dobra, no nie było potrzeby, to nie było potrzeby. Nie ma co drążyć tematu, żeśmy sobie poradzili perfekcyjnie z tymi przykładami. Można się wrócić, ale nam na tym nie zależy, po prostu stąd elegancko sobie spadamy. I mamy, ostatecznie mamy kabelek, który możemy podłączyć. O, tutaj możemy go podłączyć. Proszę Państwa, i drzwi są otwarte. I chyba zrobiliśmy wszystko w ten też sposób, się okazuje. No, tu już chyba po konkretnie niczego nie ma. I drzwi są otwarte, możemy lecieć dalej. Panie i panowie, chyba kolejną rzecz żeśmy pokonali. Kolejny etap naszego ciężkiego życia został chyba w ten sposób pokonany. Chyba właśnie za chwilę wejdziemy znowu do metra i ruszymy w podróż w ku nieznanemu. A, moment, my tu byliśmy. Tak, kojarzę. Tak, i wracamy do metra, żeby ruszyć dalej ku nieznanemu. To jeszcze odpalmy się ostatecznie, żeby wyruszyć w podróż. I też ten akcentem będziemy kończyć ten odcinek. Ruszyliśmy. Co nas czeka za chwilę? Gdzie wylądujemy? O tym dowiecie się już w następnym odcinku serii z The Pedestrian. Mam nadzieję, że odcinki wam się podobają z takiej gry lekko logicznej, gdzie musimy właśnie rozwiązywać zagadeczki. Dobra, zatrzymaliśmy się gdzieś, ale to już w następnym odcinku. Elo!